Kluczowe organy administracji publicznej, odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli, pozostawały bierne w pierwszej fazie kryzysu ekologicznego na Odrze. Mimo że z nieznanych przyczyn w rzece pojawiły się tysiące martwych ryb, to nie podjęto odpowiednich działań. Nie zapewniono wymaganego w takich sytuacjach skutecznego obiegu informacji. Nie uruchomiono także odpowiednich struktur zarządzania kryzysowego. W konsekwencji alerty ostrzegawcze i zakazy korzystania z Odry skierowano do ludności z co najmniej kilkunastodniowym opóźnieniem. Kryzys na Odrze obnażył brak należytej troski państwa o dobry stan wód. Jest to efekt dotychczasowych wieloletnich zaniechań organów państwa, błędnych działań, a także niewystarczających rozwiązań prawnych.